Tak więc bramce z numerem 12 Grzegorz Sandomierski, 3 Mladen Kaszczela, 5 Andrius Skerla, 8 Tomasz Kupisz, 10 Kamil Grosicki, 11 Demisławes Hermes, 13 Jarosław Rato, 15 Diago Rangel-Cionek, 17 Alexis Norambuena, 21 Tomasz Rankowski i 23 Marcin Burkart. W Krakowie dwie zmiany. Boisko opuścili grający z numerem 10 Wojciech Łuczak i z numerem 13 Bartosz Ślusarski. W ich miejsce z numerem 19 Aleksander Suborow i z numerem 37 Bartłomiej Dudzic. Poza tym w Krakowie z numerem 33 w bramce Marcin Cabaj, numer 3 Milos Kosanowicz, numer 7 Radosław Matusiak, numer 9 Dariusz Mogruciński, numer 16 Piotr Polczak, numer 17 Saidi Diwa Zonkiza, numer 18 Tomasz Moskała, 21 Sławomir Szeliga i 23 Krzysztof Janus. Jagiellonia Białystok, Krakowia 3-1. Thank you.
Thank you.
zostanie wrzucony w dobrze Dziękuję bardzo. W tym momencie wznawiamy spotkanie Leonia Prowadzi.
zmiana w Jagiellonii, blisko puszcza, grający z numerem 23, Marcin Burkhardt. A na boisku z numerem 22 Rafał Grzyb.
Maszę. Thank you.
Halo, jest ze mną Piotr Polczak, obrońca Krakowi. Panie Piotrze, były momenty, kiedy postraszyliście Jagiellonię w drugiej połowie, ale to przebudzenie chyba trochę za późno nastąpiło. No, zdecydowanie za późno. W pierwszą połowę zaczęliśmy trochę fatalnie. Za wcześnie straciliśmy bramkę, głupią bramkę i myślę, że przede wszystkim sami sobie sprokurowaliśmy te trzy bramki pierwsze połowie. Natomiast w drugiej połowie ruszyliśmy do ataku, no niestety nadzieliśmy się na kontrę, natomiast próbowaliśmy strzelić jak najwięcej bramek, natomiast tak jak mówię, no, za dużo ich straciliśmy i na pewno tu na takim ciężkim terenie tracąc cztery bramki, trzy do przerwy, no, nie można pokusić o dobry rezultat. Dziękuję bardzo. Dziękuję.